Dzień dobry Państwu. Postanowiłem jeszcze, zanim jestem prezesem towarzystwa, bo jak Państwo wiecie, rezygnuję z tego towarzystwa jako prezes, chciałbym jeszcze bardzo ważny temat poruszyć i chcę to przekazać do społeczeństwa miasta Augustowa, bo miasto Augustów oraz okolice na tym bardzo cierpią. Na czym to polega? Mianowicie, proszę Państwa, mamy kanał augustowski, który Prądzyński w XIX wieku wykonał i ten kanał służył początkowo na spływ drewna z Puszczy Augustowskiej, na spływ towarów rolnych i z tego tutaj ludzie mieli korzyść. W chwili obecnej kanał augustowski przestał w ogóle prawie mieć jakiekolwiek znaczenie. Cały czas dobijaliśmy się jako towarzystwo, aby ten kanał spełniał przynajmniej rolę turystyczną. Ale to się okazuje, że i roli turystycznej nie bardzo może spełniać, bo na długości w granicach kraju ma 83,5 km, ale tylko w części jest wykorzystywany, a ta część to są jeziora, Necko, Białe, kawałek Studzienicznego, a potem dalej, już za Studzieniczną, kanał augustowski jest zarośnięty bardzo po obu stronach i krzakami, i trzcinami, że jeżeli nawet jest wpływ kajakowy, który jeszcze lat temu 20 był ten kanał odwiedzany przez kajakarzy, to w obecnych czasach zanika wpływ kajakowy po kanale augustowskim, bo tam się naprawdę trudno poruszać. Dlatego, że się zamulił, zarósł po obu stronach i ten kanał przestał być obiektem turystycznym, z którego młodzi ludzie, ale i starsi korzystali, bo uważali, że to jest naprawdę piękny teren przyrodniczy. Kanał się zamulił bardzo, i są miejsca na kanale augustowskim, gdzie i kajakiem trudno przepłynąć, bo tam jest 10 cm tylko wody. Tak się bardzo zamulił. A w związku z powyższym towarzystwo oraz niektórzy społecznicy od 10 lat starali się, żeby ten kanał rewitalizować, czyli doprowadzić jego do użyteczności takiej, jakie było za Prądzyńskiego i po wybudowaniu. I cóż z tego? Interweniowaliśmy, planowaliśmy, próbowaliśmy cokolwiek z tym kanałem zrobić, ale się nic nie udało, nic. Po prostu nie można było w ogóle żadnego tematu ruszyć. Albo to pieniędzy nie ma, a to zgody nie ma, a to ci się przeciwstawiają, a ci jeszcze mądrzejsze plany mają i nic z tego nie wyszło. I na chwilę obecną sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła dla społeczeństwa, które mieszka nad tym kanałem, dlatego że w 2007 roku pan prezydent Kaczyński, Lech Kaczyński, ustanowił prawnie, że kanał augustowski staje się zabytkiem kultury i zdecydował, że na całej długości kanał augustowski jest zabytkiem i do tego się wliczały i jeziora, i rzeka, i tak dalej. Wszystkie śluzy, które były wybudowane, a jest ich 18 w sumie na terenie kanału augustowskiego, i to wszystko nazwał zabytkiem. Bardzo dobrze. To, że to uczynił, to bardzo dobrze. Tylko, że ludzie, którzy tą ustawę redagowali, zrobili wielki błąd. Dlaczego? Bo po obu stronach kanału augustowskiego ustalono strefę kanału augustowskiego i ona to jest kilometr od brzegu. Początkowo w 2008 roku miano mierzyć te kilometr od środka
danego źródła, ale potem ktoś powiedział, no dobrze, no to jak kanał ma 20 metrów, no to możemy tam środek znaleźć, ale jak jest to jezioro Netko albo Białe, to jak do środka dojdziemy? Nie. I w związku z tym ustalono, że od krawędzi wody kilometr w jedną stronę i kilometr w drugą stronę. W chwili obecnej w strefie kanału autorskiego mieszka i żyje, około 20 kilku tysięcy ludzi. I na przykład Augustów, miasto Augustów w tej chwili, gdyby zmierzyć kilometr od kanału Kutowskiego i od rzeki Netty tu w kierunku zachodnim, to proszę Państwa, prawie 3/4 Augustowa jest w strefie kanału Kutowskiego. I następcy, którzy dopracowywali potem tą ustawę, zaczęli wymyślać różne jeszcze ciekawe rzeczy, które w tej chwili normalnie mieszkańcy mają problemy z tymi wszystkimi dopiskami. Mianowicie jest powiedziane w ustawie, że strefa kanału Augustowskiego wraz z kanałem Augustowskim jest zabytkiem. Okej. Tylko problem polega na tym, że w danej chwili kanał Augustowski przestaje być prawie zabytkiem. Dlaczego? Bo zarósł, przestał nawet turystycznie służyć ludziom, a przysporzył ogromnych kłopotów dla tych, którzy mieszkają przy kanale Augustowskim, między innymi Augustowiakom. Dlaczego? Dlatego, że 2/3 Augustowa mieszkańców, czyli to całe Śródmieście nasze i po drugiej stronie ta strefa sięga kilometr, a w związku z powyższym te inne ustawy i rozporządzenia ochrony środowiska, Ministerstwa Infrastruktury wymyśliły takie przepisy, o, ja je tu mam, proszę zobaczyć, ile to stron, o, to są te przepisy, które ograniczają bardzo mocno różnego rodzaju zagospodarowanie tych terenów. I na przykład trafił do mnie się pan rolnik, który mieszka w pobliżu Płaskiej i mieszka nad kanałem Augustowskim i faktycznie strefa ta jego objęła. I on chciał swój drewniany płot, który ma, postawić nowy z siatki. I cóż, kiedy się zwrócił do władz gminnych, a nawet i powiatowych, to powiedziano mu nie. Dlaczego nie? Bo proszę pana, jeżeli pan chce ten płot postawić, to musi pan spełnić 8 punktów. Czyli musi dostać zezwolenie od konserwatora przyrody, od konserwatora ochrony środowiska i wielu innych urzędników, którzy wymyślają cudeńka. Bo na przykład chcąc postawić płot, to trzeba zrobić projekt tego płotu. Czy on czasem nie zagraża środowisku? No to przecież nienormalne, nieludzkie. I ci mieszkańcy, którzy są, mieszkając nad kanałem Augustowskim, nie mogą wiele rzeczy zrobić. Nie mogą poprawić komina, który już się wali, bo jest stary. Nie mogą sobie postawić jakiegoś innego kawałek budynku, na przykład szklarni czy czegoś, bo na wszystko trzeba zezwolenie. Ale po to, żeby to zezwolenie dostać, to trzeba po tych urzędach chodzić, bo naprawdę pomysły są zastraszające. I ja też między innymi do takiej sytuacji doszedłem, że na drobny remont dachu muszę spełnić 8 punktów i dałem sobie spokój, dach niech sobie cieknie, ale nie będę urzędnikom się kłaniał. Co stwierdzam, że administracja w tej chwili w Polsce tak bardzo się rozrosła, że to powstała nowa struktura, grupa, może tak to powiem, grupa ludzi, która, że tak powiem, zawładnęła mieszkańcami i decyduje o wszystkim. O tym, czy mamy oddychać świeżym powietrzem, czy nie, czy mamy sobie remontować coś, czy nie, czy możemy robić to, czy tamto.
i uważam, że powstała strefa kasta urzędnicza. I jeżeli w tej chwili ktoś się dostanie do Rady Powiatu, czy do Rady Gminy, potem do województwa, czy do Sejmu, to on już do końca życia będzie człowiekiem administracyjnym. I on nawet nie będzie wiedział o tym, że te jego głosowania nie sprzyjają ludziom. I ta kasta zawładnęła życiem zwykłych obywateli, do czego dopuściliśmy. Jeżeli dalej to się będzie posuwać, to dojdziemy do paradoksów takich, że naprawdę po to, żeby na przykład, nie wiem, oddychać, to trzeba będzie brać zezwolenie, ile oddechów na minutę mamy zrobić. Albo jakie kwiatki posadzić w ogródku. To jest nie do przyjęcia. W związku z powyższym uważam, że w tej chwili zgłaszam taki wniosek jako towarzystwo, nie jako Dyczewski, tylko jako towarzystwo, że będziemy starać się interpelację zgłosić do Sejmie, aby tą ustawę z 2007 roku nie zlikwidować, nie likwidować, niech będzie kanał Gustowski tym zabytkiem, ale że nie kilometr po jednej stronie i po drugiej stronie mamy ograniczyć, tylko może te 50 metrów, które już inną ustawą zostało zagwarantowane w latach 60., że w obrębie kanału czy jeziora 50 metrów od brzegu nie może być zagospodarowane. Na to wszyscy zgodzą się, ale nie kilometr, nie więcej, bo to naprawdę ogranicza życie prostych ludzi, szczególnie tych, którzy mieszkają na wsiach, a są w obrębie kanału Augustowskiego. I taką petycję złożymy posłom, a oni mają, będziemy prosić, żeby interpelację w Sejmie, w parlamencie złożyli o poprawienie tej ustawy z 2007 roku, bo ustawa jest dobra, niech ten kanał będzie dalej, co prawda on zarasta. Mamy przykład, proszę Państwa, tego zarastania tutaj przy upuście wody na 29 listopada, kiedy tuż za upustem kanał zarósł od brzegu do brzegu i za 2-3 lata te zarośla powodują to, że suchostopo będziemy mogli przejść na drugą stronę kanału. I nikt tym nie robi. Na przykład wzdłuż kanału Bystrego, proszę Państwa, jeszcze jesienią ubiegłego roku przewróciło się kilka sosen i leżą do dzisiaj. I mimo to, że to jest szlak turystyczny, można by było płynąć, ale nie da się, bo trzeba będzie przenosić przez sosnę kajak albo łódź. I mimo to, że zgłaszane było to w Wodach Polskich i w Augustowie i w województwie, no nic do tej pory nie zrobiono. Sosny jak leżą od jesieni, tak do tej pory leżą. Nie mamy pieniędzy, czyli to, co w tej chwili środki masowego przekazu mówią, że w najbliższych czasach na nic nie będzie pieniędzy. Ale to nie usprawiedliwia, bo sprawa wyciągnięcia tych przewróconych sosen, pogłębienia kanału, czy cokolwiek zrobienia, to nie jest ogromny pieniądz, ale urzędników urosła tak duża grupa, że oni te pieniądze, które dostają z budżetu czy skądinąd, po prostu przeznaczają na swoje potrzeby, czyli na pensje, na premie, na jakieś inne tematy, które są mniej potrzebne w tej chwili w życiu. To taka jest propozycja od Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej. Bo, proszę Państwa, jeżeli dalej nie będziemy się dobijać tego, aby wszystkie niewłaściwości, nieprawości prawne, tak to powiem, prawne, będą sprostowane, to niedługo naprawdę będziemy jako mieszkańcy tegoż kraju mieli tak potężne problemy życiowe, że hej, a na to nie wolno pozwolić. Tyle chciałem Państwu przekazać jako mieszkańcom Augustowa. I będziemy się starać o to, żeby na całej długości kanału Augustowskiego, od Dębowa po granicę państwa, kanał Augustowski był obiektem turystycznym, był chronionym, ale strefa, która została wyznaczona, niczego nie poprawia, niczego. W
wręcz odwrotnie, przeszkadza. I to temat, który należy załatwić. Niepotrzebne tutaj duże pieniądze. Po prostu trzeba tylko w parlamencie poprawić tą ustawę z 2007 roku.